Tak głupiej akcji powiązanej z GTA 6 chyba jeszcze nie było. Gość w niemieckiej telewizji podczas programu na żywo, który nazywa się, tutaj będę kaleczył jakby co niemiecki, więc proszę nie hejtować. Schlag den Star, tak się nazywa ten program, czyli po polsku jest to Pokonaj Celebrytę. Jest to niemiecki teleturniej, który jest nadawany na żywo. I gość podczas programu na żywo wbiega na scenę i zaczyna gadać o GTA 6. Zobaczcie, jak to wyglądało i zaraz powiem wam coś więcej na temat tej akcji. Ale jeszcze zanim, to wspomnę wam oczywiście, że tłumaczenie jakby co nie jest moje, tylko jest automatyczne od YouTube'a. Więc tam są błędy, ale można zrozumieć, o co chodzi. Więc oglądajcie. Noch viele erstaunt, weil du, die halten dich alle für total dumm, aber du bist eigentlich gar nicht so dumm. Oh, einen guten Tag, Laser, mein Name. Ich würde gerne wissen, wo zur Hölle ist GTA 6? Ich warte immer noch auf GTA 6 seit 8 Jahren. GTA 6? Genau. Da warte ich da. Oh. Habe ich mich erschrocken. GTA 6, ich habe keine Ahnung, da müssen es ja irgendwann. Ist das liegt doch nicht an mir, das müssen, wenn die Programme. Aber GTA ist doch ein Computerspiel, oder nicht? Genau, GTA 6. Kenne ich nicht. Sie setzen am besten ein Zeichen. Einmal in die Kamera schreien. Wo ist GTA 6? Nee, das brauche ich nicht, weil ich hab ja 5 noch nicht mal durch. Ja, wird irgendwann mal. Irgendwann mal. Ja. Wurde der jetzt von Take-Two bezahlt? Wer macht das Spiel? Wo waren wir stehen geblieben? Dziwna akcja. Jeszcze dziwniejsze jest to, że wbiegł na scenę do programu jakiegoś właśnie w niemieckiej telewizji, który nie jest powiązany w żaden sposób z grami. Te osoby, do których gadał ten prowadzący, nie jest powiązany w żaden sposób z Rockstarem ani Take-Two. Jedyne jego właśnie połączenie, powiedzmy, z grami jest to, że raz podkładał głos do niemieckiej wersji Halo. W sensie językowy, nie że jakoś inną mają Niemcy. Ale dobra, w dziwną stronę idziemy. Ale wracając do tematu, jak widać, te dwie osoby, które były na scenie razem oczywiście z tym trzecim typem, który tam wbiegł, kojarzyły, czym jest GTA, mniej więcej. Ta typiara coś tam jej właśnie dzwoniło, a jeżeli chodzi o tego prowadzącego, no to on już całkiem mocno był w temacie, że tak to powiem, bo nawet powiedział, że nie potrzebuje GTA 6, bo jeszcze piątki nie skończył. To po pierwsze, a po drugie, to jeszcze nawet powiedział, że możliwe, że ta akcja, która się przed chwilą wydarzyła, była po prostu opłacona przez Take-Two, czyli wiecie, gościu kurde kojarzył nawet ten cały temacik. A moja opinia jest taka, czy gość był opłacony przez Take-Two? Jest na to jakieś prawdopodobieństwo, ale o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że po prostu gościu miał okazję, chciał zrobić szum, no i teraz wszyscy o tym gadają. Wszystkie serwisy na świecie, które zajmują się grami, mówią o tym typie. Niektórzy nawet podają jego, wiecie, pseudonim, jakim się posługuje w necie, więc gościu jakąś tam rozpoznawalność zyskał na tym wszystkim. I to pewnie głównie o to chodziło. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tej sytuacji, a ja się z wami, proszę państwa, żegnam, cześć, elo!